Minecraft, but it's this. Let me explain. For the better part of a few weeks now, I have been forging a mod pack that is, honestly, some of the most fun I've ever had in Minecraft. I wanted to see just how... Nie. Nie będę w niego grał, okej? Okay? Nie będę grał w kolejny modpack zajebany. Ja już... 4. albo 15. taka paczka, już mi się pierdoli. Closely, I could make Minecraft resemble a Souls-like. And, well, check this out. It does a better job of explaining how cool this feels. O kurwa. Ja chcę w to zagrać. Oj chuj. Hej, to jest rzeczywiście Dark Souls Minecraft, kurwa! Nickę. Wytyfy. No zagrał, to widzowie. Nie ma czasu. Chłopaki, wiecie co? Możecie mi pogratulować, moja dziewczyna jest w ciąży. To będzie nasze drugie dziecko. Halo? Maciek? Siemano? No, możesz mi pogratulować. W końcu zabiłem tego skurwysyna w Dark Soulsie, no. O, to ja jestem, to jest prawda. Do not nap during the day. Czemu nie? To jest najlepsze, co istnieje, napka. Staram się też dla własnego zdrowia psychicznego odcinać od internetu. Kupiłem sobie starą Nokię 6310. Wiesz, po ile kasy to teraz chodzi? Stary. 2000 trzeba zapłacić za taki telefon. Właśnie po to, żeby się odciąć od neta. Są dwa światy. Czekajcie. Pomijając fakt, że Filip Heiser to największy farmazoniarz w internecie, ale sprawdźmy, ile kosztuje Nokia 3310. Pewnie nikogo nie zaskoczę. No way! 2000! Zakryjcie sobie tą tutaj przecinek? Nie, ja pierdolę, miał rację. Była 6310? Wydaje mi się, że 3310, bo to o to chodziło, legendarna. Nokia 6310? Nokia 6310 200 zł kosztuje. Są ja wiem! W którym jesteśmy, w którym... I on wyciągnie zaraz iPhone'a. Jesteś człowiekiem, mogę ci dotknąć, ty no. Mnie? Wiadomo. I ten? Tu. I... To nie jest Nokia. Co? 60... Nie, to jest akurat iPhone. Ja tylko przypominam, że dokładnie ten sam typ wziął walkę na fejmie, przyszedł na konferencję, po czym na Twitterze stwierdził, że pierdoli kontrakt. Tylko trochę zapomniał, że podpisanego kontraktu nie możecie zerwać tweetem na X-ie, nie? No ale chuj. Jakby, no, nie ma słów na tego typa, nie? No, ja to podsumuję tak. Ojciec legenda, syn debil, no. A foremost hamster 1 week later, 2 miles away? Jak tego znalazłeś? WTF? Pieprzone chomiki, one zawsze uciekały, nie wiadomo gdzie. Później po 2 miesiącach za kanapą. Co zrobić, żeby Polska była bogatsza niż Słowacja? Chodzimy na stronę Słowacji. Bierzemy. Patyk, nawet taki. Przechodzimy na stronę Polski. Polska bogatsza. Proszę. No i zajebiście bogatsza Polska o patyk. No i to się ceni. Młody przedsiębiorca. Cokolwiek teraz robisz, zrób przerwę, idź do sklepu i kup sobie paluszki beskidzkie. Sytuacja... tak, to prawda. ...czyli firmie Axam z Osieka spłonęła w zeszły weekend część fabryki, w której produkowane są owe produkty. Pan Adam Klęczar, prezes tej firmy, zapowiedział, że pomimo tych bardzo wielkich szkód stawia pracowników na pierwszym miejscu i nikogo nie zwolni. Mało tego, będzie wypłacał wszystkim pracownikom 100% pensji, pomimo zmniejszonego czasu pracy wszystkich pracowników. Po tym, kiedy pojawiły się pierwsze rozmowy... Miałem ostatnio paluszki beskidzkie. W szafce, ale wam ich nie pokażę, bo je opierdoliłem ostatnio w nocy, bo nie miałem nic do jedzenia w domu i zgłodniałem. Z właścicielem po całym incydencie na Twitterze pojawił się pomysł, aby wesprzeć pan. Ale te paluszki leżały tam od roku. No nie były to już najlepsze, ale to przez to, że leżały rok czasu. Adama w swoim biznesie i kupić trochę tych produktów, żeby po prostu wspomóc odbudowę zakładu. Także... Giga chat. Oj, mocny gaz! Kurwa, ale mocny ten gaz. This is the best purchase I've ever made. No, coś kojarzy. Ja zawsze jak robię upgrade komputera, to później gram w grę, która ma 30 lat, tylko po to, żeby zobaczyć jak śmiga, nie? Kupujesz kompa za 25 tysięcy, po czym odpalasz Tibie. Kurwa, jak to chodzi. Hey man, take care man. Hey Ona. The cops right there, man. Damn! Oh my. Chyba Falstar. Falstar. God. Yeah, yeah. Hey man. Hey Ona.
cops right there, my damn! Oh my kurwa, dlaczego? Tego nie można zastopować, to prawda, priorytety. I tak już widelec jest w gniazdku, więc nic nie zrobisz. Legenda, legenda, tego się nie da zrobić, to jest nieprawdziwe. To jest nieprawdziwe. Fakty, fakty. Tak samo nie wiedział Menel o tym, do kogo kurwa, kogo kradał z jedzenia. No, nie pomyślał o tym, że mogę wstrzyknąć tamtego na straczkę. No, niestety już nie przyszedł, kurwa, syn. Ale plan był dobry. Pojechałeś do tego chłopaka, który był po operacji kardiologicznej i tak. Zrobiłeś zajebiście fajną rzecz. Piłeś z tym posta i nie mogłeś się powstrzymać, żeby na koniec nie napisać. A to jutro nie otwarte tak, ale nie, od 12. Nie, 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 nie. Mieszasz historię, nakręcasz hejt przeciwko mnie i to jest kompletnie sprzeczne z tym, co mówisz. Już ci odpowiadam. Dlaczego? No. Napisała mama tego chłopaka, że leżą w szpitalu i mają zajebistą ochotę na mojego kebaba. Więc zawiozłem tę dostawę. No. A mama mi odpisała, że bardzo dziękuję i że to jest dla niego wielka rzecz i poprawiły mu się wyniki i to jest zajebiste, bo magiczny kebab. O kurwa. Trochę się śmieję, no wiecie, czy nastawienie mentalne ma znaczenie? Wiadomo, że ma. Natomiast no śmiesznie to brzmi akurat w kontekście kebsa. To, że wydarzyła się cała ta akcja i było to, to nie znaczy, że musiał to dokument... Serio, jest mi tak kurwa głupio, że na moich studiach on by... moi wykładowcy... Znaczy mi głupio, im być powinno głupio. Że moi wykładowcy uważali go za jednego z najlepszych dziennikarzy w Polsce. Ja pierdolę, matko! ...komentować i wrzucać na swoje social media. A nawet, jeżeli już się zdecydował to zrobić, to mógł to zrobić w delikatniejszy sposób. Nowy pad od Xboxa ma pośladki. I nie, ja wcale nie żartuję. Microsoft przygotował pada w kształcie pośladków Deadpoola. Zajebiste! Te ergonomiczne kontrolery zostały stworzone w ramach akcji marketingowej powiązanej z premierą filmu Deadpool i Wolverine. Nie zabrakło też oczywiście stylizowanej konsoli, którą wraz z tymi padami... Ej kurwa! Czekaj, potrzebuję tego. Potrzebuję to. Mogę kupić z Xboxem. Nie da się kupić, kurwa. Można zgarnąć w konkursie na Twitterze Xboxa. Szczęśliwa dostanie w swoje ręce naprawdę unikalny gadżet, choć gracze zwracają uwagę, że przegapiono szansę na zrobienie z pośladków dodatkowych funkcjonalnych przycisków. Swoją drogą, ekipo z Xboxa, nie macie może takich padów do testów? Chętnie sprawdzilibyśmy, jak faktycznie leżą w dłoni. Dajcie znać w komentarzach, jak wam podoba się pad z pośladkami Deadpoola. What the fuck? All the bitle. Ale piękny. Tego możemy kupić, no. Nie chcę, właśnie chciałam powiedzieć. Kurwa, jakaś jebanego jeża. No bo jeż jest taki. Sorry, princess, just want to shoot you again. On też może jeść robaki. Nie, no, robaki. Nie, ale widziałem jak Fernie gówno, no właśnie. Nie, no. Aj, piękna, piękna Chorwacja. Dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie. Bardzo mi miło jest was wszystkich widzieć. Może nie widzieć, ale przynajmniej zobaczyć waszą obecność na czacie. Buongiorno, skurwysyny, wróciłem! Yo, yo, yo! Dobry wieczór. 236. Tyle punktów karnych zdobyła 23-latka z powiatu żagańskiego, bijąc absolutny rekord Polski. Jakim cudem, kurwa? Kobieta nie zatrzymała się do kontroli drogowej, a podczas policyjnego pościgu w obszarze zabudowanym wielokrotnie przekraczała dozwoloną prędkość. Miejscami nawet o 98 km. O matko. Przekraczała linie ciągłe, nie sygnalizowała manewrów. Jak ona jedzie, ty? A nawet jechała pod prąd. Kobieta w białym Volkswagenie uciekała przed policją, bo jak się okazało i sama przyznała, miała sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Poprzedni rekordzista to motocyklista z Pasłęka, który otrzymałby 197 punktów karnych, gdyby tylko posiadał prawo jazdy. Za to otrzymał mandaty w wysokości 35 tysięcy złotych. Nowej rekordzistce grozi za to do 5 lat pozbawienia wolności. Jak sądzicie, czy to odpowiednia kara za tak niebezpieczną jazdę? Ale przynajmniej rekord pobity. Czymś jest dobra. Chciałabym się upewnić. Jest pani mieszkańcem miejscowości Leśna bądź okolic. Zgadza się? Ale pani... Halo, słyszy mnie pani? Pani się dodzwoniła do windy. Halo, bo co... Co?
Najlepsze, że to bot jeszcze mówi. Ktoś kiedyś wstał rano i stwierdził, że zrobię symulator kamienia. I zrobił. Symulator kamienia to gra, w której jesteś kamieniem. Zapytacie, czy to tyle? Tak, to by było na tyle. W tej grze nie robi się kompletnie nic. Do wyboru macie różne scenerie, w których stoi wasz kamień, a nawet możecie sobie dowalić eleganckiego skina. Tytuł posiada także tryb kooperacji, więc patrzcie na swoje kamienie wraz ze znajomymi. Ale to może chociaż giera jest za darmo. A gdzie tam? 9 zł trzeba za to wybulić, a sprzedać musiało się na tyle dobrze, że niedawno wyszła druga część tej gry. Ponad 1200 recenzji składających się na bardzo pozytywne opinie. Czy to przypadek? Dajcie znać w komentarzu. A no i... Znaczy, tylko przypomina, że parę set tysięcy osób grało w symulator, kurwa, zbierania bananów, także... Kurde, przypomniała mi się taka historia, to wam powiem, zobaczcie, teraz są podpisane kosze, nie wszystkie, ale są podpisane w Braille'u. Na początku, jak weszło segregowanie, nie było podpisane. I zawsze był problem z wyrzucaniem. Dzwonię do tej firmy, to jeszcze była inna firma niż teraz, dzwonię do tej firmy i mówię, że jesteśmy... Ale pojebanie mu oczy uciekają. ...niewidomych i tak dalej, i żeby kosze stały w tym samym miejscu, albo były podpisane w Braille'u. Proszę pana, one są podpisane. Ja mówię, proszę pani, ale jestem niewidomy i nie ma w Braille'u podpisanych koszy. Ale to ma pan kolorami oznaczone. Nie, pierdolę. Niewidomi, to nie widzimy koloru, ale proszę pana, są naprawdę wszystkie pojemniki kolorami oznaczone. Ja mówię, czy pani kurwa słyszy, co pani pierdoli w ogóle do mnie? Jak mogę niewidomy rozpoznać kolor? No i taka historia, tak jak były gadki z nimi. Pozdro. Zostawcie łapy. Ej, strasznie dziwnie się tego słucha, nie? Jak mu te oczy latają. Courtney, I found this magic wheel. Okay. Whoa. What the fuck? Oh God! What? Oh God! What? Oh gosh! Oh no! 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 Ty, jak on to zrobił? Czy on ma tam jakieś kurwa sztuczne nogi? Ma buty na rękach, ja pierdolę! Debil! Kurwa, rzeczywiście! Oh yeah. Zajebisty patyk. Widzę demolkę, jak idzie z takim patykiem. No, tak, 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 to prawda. Eee, reklamo! I raz Ferniemu daliśmy patyk, żeby sobie też pobiega z patykiem. To go wypuścił, kurwa, z ryja i się na niego nadział, baby. No i już nie ma rzucanych patyków. What if you go faster? What if I'm not doing good enough? The angle's not good? Like, I have to do a better angle. What about like this? So the objective of this game is we are gonna stab things. It's all about stabbing, you see. It's almost there. It's almost there. Now we got a good technique going. To jest do grania na streamie, dobre. One sometimes needs both hands, you know? Oh, good God. 8:31, oh yeah. Nieźle ga. No i to jest workout. Mówiłaś coś i mówiłaś i w pewnym momencie pomyślałem sobie, Jezu, jak ona długo mówi. Ty też? Ale powiedziałem sobie, patrz na nią w okolicach głowy, bo inaczej zorientuje się, że jej nie słuchasz, no i... Prawda. Don't get me wrong, being an adult and living on your own is pretty great. The only problem is that I now have access to adult money, which means I can buy whatever I want. Oh, don't worry, I found this specific... Okej, jakby każdy, kto tam przekracza jakiś wiek, tak w końcu kupi. My ostatnio kupiliśmy odkurzacz, że się nie raliśmy jak ja pierdolę. Udawałem, że mam pistolecik. No, że mam blastera z tego. Kapitana Bond. Right before bed, this is called a VMAI electric cordless mop with detachable battery, a 300 milliliter water tank with an LED headlight, a sprayer. Dziękuję, będzie trzeba kupić. Proszę pana, ale tu kurwa nie można łowić. Jak nie można? Biorą. A biorą? Biorą. A pokażę pan jaka guma kurwa, bo ja ostatnio łowiłem na żółto, to mi nie brały. A, bierze na taką. Coś. Rano nie brały, potem przestały. A, tak, myślałem. Kolego, ryby płosisz. Kolego, mi kurwa ryby płosisz, wypierdalaj się. A gdzie wódeczka? Gdzie wódeczka? Tylko pety? Nie no, kurwa, keczup w lodówce. Banany na zewnątrz. Owoce przytrzymywane w lodówce są niedobre. Miałeś skipi 13, a ty o tym odpowiedziałeś skip. Co powiedziała? Dora, dora, dora! Ja ogarniam, ja...
Już tłumaczę, kochani! Ja wszystko się zrozumieć, patrz! Jak ktoś ci wysłał filmik, weź skipi 1.13. A ktoś ci wysłał filmik, weź skipi 1.13, a to od tego momentu odpaliłaś. 13, a ty odpaliłeś skipi. Myślisz, co najgorsze, że osoba, która to mówi, której nie da się zrozumieć, tłumaczy to, czego się nie da zrozumieć. Bo tak wolno powiedziała, że się udało w tym razem. Co ona kurwa powiedziała? A ty odpaliłeś zamiast skipnąć. O. Przepraszam. Dobra. Co ona kurwa? Co ona mówi? A ja nie rozumiem. Nie, bo to było to, że mi widz wysłał. Kurwa, ale ona się zestarzała? Nie, po prostu się nie umalowała sobie. Linka do filmiku. Zakazane słowo. I mi wysłał skipnij od 1.13, a ja sobie zamiast skipnąć 1.13, ten zakazany moment, to sobie odpaliłam od tego momentu. Jakoś tak to było. 13, kurwa, co ona powiedziała w tym. Tylko słowo 13 zrozumiałem. Oho, ale piłuje. Z biegiem bym polecał. Co jest, kurwa? Pierdolnie w to auto. On już zajebał, bo podpada mu tutaj ten błotnik. XD. Oh no. Lisu zawsze. Daniel zawsze. Oh no. No dobra, już cię puszczę. Dawaj. Tylko podziękuj ładnie. Nie podziękował. Kutas. Nie podziękował. Aj, plus jeden. Ja tak zawsze. Jeden do jeden. Zawsze. This okay. is how you defend yourself against a short person with anger issues, which is most of them. Okay, so the first thing you need to do is identify if the pipsqueak is upset. How about you do that by lowering yourself to their level and speaking to them in a baby voice, almost as if you're trying to communicate with a child. It looks like this. Hey, are you a little grumpy? Now, strangely, this does seem to make some Oompa Loompas even more upset. But luckily, there's an easy solution for you. You just need to get to a higher elevation. Not only can they not reach you from up here, but somehow they look even less threatening. By the time they come back with a stepladder, you just need to take 5 steps away, which is the equivalent to 37 steps for someone with embarrassingly short legs. Sensei Senseless, professional self. Dziękuję. Bo stara się ostatnio na mnie wkurwiała, bo założyła dresiki i je podciągnęła do kurwa, do brzucha tutaj, tak o. I byliśmy u znajomej na chwilę i powiedziała, że ten, że wygląda jak Obelix. No i cały dzień musiałem mówić, żeby Obelus się zmienił w Obelixa i dostawałem cały czas kurwa fangę. Ała, kurwa! Wyłączę kamerę i będzie i co zapasy. Zrobisz, jak wyłączysz kamerę? Nic. Chce pani, jak słyszę, obniżyć prędkość dopuszczalną samochodów w mieście. 30 km na godzinę. Ciekawe, czy ona w ogóle zna przepisy ruchu drogowego. Z tego, co mówi, wynika, że niestety może być z tym problem. Zresztą sprawdźcie sami. Jedziemy dalej. Tak powiedziałam. I faktycznie tak jest, że w mieście taka prędkość tak naprawdę jest bezpieczna dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Kiedy zrobi pani prawo jazdy, pani poseł? Jak powstanie WORD w Kutnie. Ale... What the fuck? Nie musimy tego sprowadzać do absurdu. Nie, to pani sprowadza. Nie, proszę, to pan ja to sprowadza. Ja nie mówię o tym, żeby jeździć 9 km. Wie pani, niech się pani nie gniewa, ale tak, prawo jazdy nie... Ale nie trzeba mieć prawa jazdy, żeby się zajmować, na tym znać, tak? Żeby móc zajmować się bezpieczeństwem ruchu drogowego. Oczywiście. Ponieważ tak naprawdę uczestników ruchu drogowego jest... Ty, no z drugiej strony mamy księży, którzy uczą nam wychowania seksualnego, więc kurwa... Ale znaczy oni coś tam kogo jarzą.
No niech będzie. Tyle więcej. W życiu nie prowadziłem samochodu, ale wiem lepiej, jaka powinna być dopuszczalna prędkość. Nie znam się co prawda na obronności, ale wiem, że muru nie powinno być na granicy. Chce pani jak... Kurwa, coś pięknego. Boże, to 90 załączników poszło? Koniec przeglądu dig-dongów, widzowie, koniec. Ej, szybko to poszło, szybko. Matko, kiedy?